Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z szukającprzygody.pl, życie na Filipinach. Mam dla Was dzisiaj specjalny odcinek z Filipin o tym, co się dzieje na Filipinach, a dokładnie o tym, jak jedna wyspa została całkowicie odcięta praktycznie od świata. Dzisiaj będzie o tym w odcinku. Zaczynamy! Większość z Was pewnie kojarzy taką małą wyspę na Filipinach, w środkowej części Filipin, o nazwie Sikihor. Ja tą wyspę bardzo dobrze znam, bo ta wyspa znajduje się dokładnie tam, tak jak widzicie, tam nawet widać szczyty. Ale o co chodzi? Słuchajcie, sam mieszkałem na Sikihorze około 4 lat. Bardzo wyspa jest popularna zresztą przez Polaków. Bardzo dużo Polaków tam mieszkało i też część Polaków dalej tam mieszka. Ale dzisiaj będzie o tej wyspie, co się z nią stało i dlaczego została praktycznie całkowicie odcięta od świata. A więc tak, Sikihor to naprawdę bardzo mała wyspa. Można ją objechać w ciągu kilku godzin. To jest dokładnie 84 km na około, jeżeli byście jechali drogą. Wyspa jest typowo turystyczną wyspą. W zasadzie nic się tam nie dzieje poza turystyką. Nie ma żadnych dużych firm, nie ma żadnych dużych farm. Są w zasadzie tylko i wyłącznie resorty, hotele, noclegownie różnego rodzaju, od backpackerskich do naprawdę bardzo drogich. Są też naprawdę bardzo fajne rafy kolorowe i bardzo dużo centrów nurkowych. Czyli wszystko tak naprawdę związane z turystyką. Oprócz tego Sikihor też ma tam swoje małe takie górki, gdzie mieszka, powiedzmy, ta społeczność, która nie jest za bardzo związana z turystyką. Ale tak czy inaczej, każda rodzina, przynajmniej wydaje mi się, że 50% osób każdej rodziny, która mieszka filipińskiej na Sikihorze, jest w jakimś tam stopniu związana z turystyką. No, zacznijmy od tego, że oczywiście Filipińczycy też mają swoje jakieś tam małe resorty, swoje małe biznesy czy restauracje. Ale oprócz tego oni też pracują w tych wszystkich dużych resortach, w centrach nurkowych i innych rzeczach. Więc w tym momencie, kiedy zaczęła się tak naprawdę pandemia, wyspa została zablokowana na tyle, że nie było tam dostępu do nowych turystów. Turyści nie przyjeżdżali na Sikihor, bo było to po prostu za daleko. I tu mówię tutaj o lokalnych turystach, bo Filipiny w dalszym ciągu są zablokowane, więc nawet turyści z zagranicy nie są w stanie tam przyjechać, tak jak i do innych miejsc. Ale Sikihor została na tyle zablokowane i na tyle utrudniony tam w ogóle dojazd, że nikt nie był w stanie tam dojechać. To już nawet mówiąc o nas, mieszkających w Dumaguete, żeby popłynąć na wyspę sąsiednią. Pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale przykładowo, jeżeli ja z Christine i z Emilią chciałbym popłynąć w tym momencie na wyspę Sikihor, to musiałbym wydać około 1500 zł minimum tylko na to, żeby powiedzieć cześć, chciałbym sobie popłynąć na Sikihor. Dlaczego tak jest? Ponieważ żeby się dostać na Sikihor, muszę zrobić dwa swab testy dla mnie i dla mojej żony, co jest praktycznie połowa tej ceny. Dodatkowo, jeżeli spędzimy tam parę dni, oczywiście z wynikiem negatywnym, i będziemy chcieli wrócić do Dumaguete, wymagają od nas ponownie zrobienia swab testów, znowu dla mnie i dla Christine. Emilia jest za młoda, żeby takie testy robić. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze, że chcielibyśmy wziąć samochód z nami, czyli zapłacić 1500 peso w jedną stronę za prom i 1500 peso w drugą stronę za prom, w sumie za wszystko, za same testy i za sam transport, zapłacimy ponad 20 tysięcy peso, co jest ponad 1500 zł na dzień dzisiejszy. I to tylko i wyłącznie mówię o tym, że chcielibyśmy się dostać na Sikihor i wrócić. Nie mówię już tutaj o jedzeniu, o noclegu i tak dalej. Jeżeli z noclegiem, to jest też nawet ciekawa sprawa, bo tylko i wyłącznie możecie nocować w tych placówkach, które są rekomendowane przez rząd Sikihoru. Czyli oczywiście oni tam zrobili jakieś tam testy, przeszli przez te wszystkie placówki. Osoby, które mają tego typu resorty, musiały aplikować o to, musiały je przygotować, żeby były na tyle bezpieczne, żeby tam można było nocować i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest zlimitowana opcja tych noclegów. I co też jest ciekawe, żeby w ogóle poprosić o wyjazd na Sikihor, musicie pierwszy zabukować sobie tam nocleg w jednym z tych resortów i dopiero wtedy, jak już macie to potwierdzone, to możecie płynąć. Czyli przykładowo, jeżeli ja mam znajomych na wyspie Sikihor, czy Christine ma znajomych na wyspie Sikihor i oni by chcieli nas po prostu u siebie ugościć za darmo, żebyśmy tam nocowali przez parę dni, nie ma takiej opcji, bo musimy mieć i tak wykupiony nocleg już z góry. I to tak widzicie w skrócie, dlaczego nie odwiedziliśmy wyspy Sikihor od prawie 2 lat. No bo po prostu to jest dla nas całkowicie nieopłacalne. W tym momencie ta kwota, czyli te ponad 1500 zł, jeżeli byśmy mieli tylko i wydać na to, to jest całkowicie bez sensu, to za te pieniądze pewnie byśmy już spędzili nawet tydzień w jakimś resorcie w Darwin na naszej wyspie i naprawdę bardzo dobrze się bawili. Więc to już jest lepsza opcja na wakacje, niż po prostu płynąć na Sikihor i płacić tyle kasy.
Ale wracając do Sikihoru i do obecnej sytuacji, jaka tam panuje. Jeszcze tydzień temu wszystko było ok. Wyspa była na tyle zablokowana, na ile mogła być. Ludzie mogli się przemieszczać, ludzie mogli robić tak naprawdę co chcieli, bo na wyspie było bardzo, bardzo mało przypadków. Ta sytuacja się zmieniła dwa dni temu, 23. Słuchajcie, ogłosili stan wyjątkowy. O tym stanie wyjątkowym i co się z tym wiąże, będzie za moment. Przed stanem wyjątkowym sytuacja była zła. Na tyle zła, że większość restauracji, które normalnie były otwarte dla turystów, zostały całkowicie zamknięte. Bardzo dużo moich znajomych już ponad rok temu postanowiło całkowicie zamknąć restaurację, bo to nie było sensu. Oczywiście na wyspie Sikihor są ludzie, są lokalni mieszkańcy i tak dalej, ale ci mieszkańcy nie mają też bardzo dużo pieniędzy, żeby chodzić do drogich restauracji. Więc drogie restauracje już na samym początku splajtowały. I ja rozumiem, słuchajcie, możecie powiedzieć, że to są restauracje białych obcokrajowców, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście, ci obcokrajowcy sobie jakoś poradzą i wszystko będzie ok. Ale razem z tym, tak samo dużo filipińskich małych biznesów, które opierały się tylko i wyłącznie na tym małym biznesie, zostało pozamykane. Ludzie stracili pracę we wszystkich w zasadzie centrach nurkowych, jakie były na Sikihorze, bo dosłownie nikt nie nurkuje turystycznie w tym momencie na Sikihorze. Nikt nie chodzi do restauracji. Nikt w zasadzie nie korzysta z różnych wycieczek. Wszystko to padło. Wszystkie te osoby, które tak jak były związane w ogóle z pracą jakąkolwiek z turystyki, są w tym momencie bezrobotne. No i słuchajcie, i teraz ostatni gwóźdź do trumny Sikihoru. Co się stało parę dni temu? Liczba przypadków wzrosła diametralnie. Tam bodajże jest w tym momencie około 400 aktywnych przypadków. Wiecie czego? W Dumaguete mieście jest 3 razy mniej niż na całej wyspie Sikihor, a wyspa ta, tak jak wam wspominałem, nie jest za duża. Więc rząd Sikihoru, bo każda wyspa też ma jakby rządzi się swoimi prawami, ogłosił, że robią całkowity lockdown wyspy. Z czym to się wiąże? A wiąże się to z tym, że teraz osoby nie mogą wychodzić w ogóle na zewnątrz. Mają siedzieć przez następne 10 dni w domu i nie wychodzić. Osoby tylko i wyłącznie, które mają przepustkę, mogą wyjść z domu i ta przepustka jest wydawana tylko jedna na całą rodzinę. Żeby było, słuchajcie, jeszcze ciekawiej, okazało się kilka dni temu, teraz to już zostało zmienione, że ogłosili, że tylko osoby, które są po szczepionce, mogą aplikować o przepustkę, żeby wyjść z domu. Czyli osoby niezaszczepione w ogóle nie mogą wychodzić z domu. To już zostało zmienione, bo widziałem wzory przepustek, na których jest informacja, jest imię i nazwisko, z jakiego domu ona jest, z jakiego rejonu i tak dalej. I jest informacja, czy została zaszczepiona, czy nie została zaszczepiona. Czyli dla osób niezaszczepionych jednak też będą wydawane przepustki. I dzięki Bogu, bo tylko dzięki takiej możliwości te osoby mogą w ogóle wyjść i zrobić zakupy. Ale słuchajcie, co się z tym wiąże całkowitym lockdownem? To już nie chodzi tylko o to, że znowu turystyka tam całkowicie siadła, no bo tej turystyki już i tak wcześniej nie było, ale wiąże się to z tym, że nawet te małe sklepiki, które w jakimś tam stopniu jeszcze zarabiały minimalne pieniądze, czy też te restauracje, które zostały jeszcze w jakimś tam stopniu otwarte i tak działały, podejrzewam, na 10% swoich możliwości, w tym momencie już do końca zostały zamknięte. Bo ludzie nawet nie są w stanie wyjść całą rodziną i zjeść kolację, czy pójść na plażę, czy cokolwiek innego zrobić. Tylko jedna osoba z domu jest w stanie wyjść na zewnątrz i zrobić zakupy. I to tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy i oczywiście trzeba wrócić do domu. Zastanawiacie się pewnie, jak to wygląda. Słuchajcie, my w Dumaguete mieliśmy dokładnie tą samą sytuację, tylko że na początku tej pandemii. W Dumaguete tak samo zostały wprowadzone takie specjalne przepustki i my też takie przepustki mieliśmy. O tych przepustkach wam mówiłem chyba już ponad rok temu. Sytuacja była naprawdę śmieszna, bo ja na przykład miałem przepustkę, znaczy ja mogłem dać tą przepustkę Christine albo cioci albo komuś innemu, bo one nie były imienne, ale one pozwalały wyjść tylko i wyłącznie dwa razy w tygodniu, bodajże chyba we wtorki i czwartki, żeby zrobić zakupy. Nie mogłem, teoretycznie mogłem wyjść tutaj na ulicę i zrobić jakieś takie małe zakupy, ale jeżeli chciałem jechać do dużego sklepu i zrobić jakieś normalne zakupy w centrum handlowym czy w jakimś innym dużym sklepie, na samym wstępie proszono mnie o pokazanie przepustki. Jeżeli to by była środa, a ja mam przepustkę we wtorek, nie ma takiej opcji, żeby mnie wpuścili do środka, żebym w ogóle zrobił jakiekolwiek zakupy. Wtedy też wszystkie restauracje były pozamykane, nie było możliwości w ogóle zjedzenia w restauracji. Teraz oczywiście to wszystko w Dumaguete już wróciło do normy, takiej powiedzmy normy. No ale w porównaniu do Sikihoru, kiedy oni wtedy mieli zero przypadków, a nagle mają tak dużo przypadków i sytuacja całkowicie się odwróciła. I tak jak wspominam, ta wyspa już dostała tak bardzo po dupie, a teraz jeszcze dwa razy bardziej,
na kolejne 10 dni jest całkowicie zablokowana. Mówiąc o blokadzie Filipin, chciałbym wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ja nigdy w życiu nie robiłem na tym kanale live'a z wami, czyli odpowiadałem na wasze pytania. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, napiszcie w komentarzu live z Rafałem i postaram się, jeżeli będzie dużo tych komentarzy, będziecie chcieli naprawdę, żeby coś takiego zrobić, to umówimy się któregoś dnia wieczorem, czasu polskiego wieczorem oczywiście, żeby dla was było wygodniej, i zrobię live'a z Filipin, gdzie będziemy mogli porozmawiać więcej na temat tego, kiedy Filipiny się otworzą, jak wygląda obecna sytuacja. Będziecie mogli zadawać pytania na żywo, a ja będę po prostu na nie odpowiadał. Dajcie mi znać, czy coś takiego wam się podoba i czy chcecie coś takiego zrobić. Najprawdopodobniej nawet by się to udało zrobić w tym tygodniu. Tak, w tym tygodniu byśmy to zrobili. Ale czekam na wasze komentarze, piszcie, czy podobał wam się ten pomysł, czy chcecie coś takiego zrobić. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć w tym momencie, to już jest związana z całymi Filipinami. Mówiłem wam ostatnio, parę odcinków temu, jakie są możliwości przylecenia na Filipiny. Że trzeba mieć żonę albo dziecko tutaj, żeby dostać tą wizę turystyczną. Kilku osób w komentarzach napisało też o wizie biznesowej. Ja specjalnie nie poruszałem tego tematu wizy biznesowej, bo to jest taki troszeczkę, słuchajcie, no śliski temat. Jeżeli bym wspomniał o wizie biznesowej, czyli że wy na zaproszenie firmy filipińskiej przylatujecie tutaj, żeby teoretycznie robić z nią biznes, to jest taka możliwość. Ale ja o tym nie wspominałem, bo zostałbym zasypany e-mailami od was, żeby nawet za kasę takiej wizy dla was załatwiać. Mnie to całkowicie nie interesuje, nie chcę takich wiz załatwiać. Już dostałem naprawdę bardzo dużo ofert, nawet żeby za pieniądze ludziom takie wizy załatwiać. Wszystkie odrzuciłem, bo powiem wam tak, nie chcę się podjąć tego, że na przykład znajdę jakąś firmę, która teoretycznie by zapraszała tutaj ludzi, bo pewnie dałoby się to załatwić, bo to tak naprawdę to nawet nie jest oszukiwanie, po prostu ktoś przyjeżdża na Filipiny, żeby może rzeczywiście coś kupić czy zrobić jakiś biznes. Ale słuchajcie, ja nie wiem, na ile te wizy są wiarygodne. Z tego, co rozmawiałem z kilkoma znajomymi, podobno wszystkie ambasady są zasypywane tego typu wizami, więc nawet nie wiadomo, kiedy oni by taką wizę wam przyznali i czy w ogóle by ją wam przyznali wreszcie. Więc nie chciałbym być w tej głupiej sytuacji, że to jak ktoś mi później powie, że to ja kogoś oszukałem, bo obiecałem mu wizę, a tej wizy nie dostał. Całkowicie z tego, słuchajcie, zrezygnowałem. Natomiast, jeżeli chcecie, to jest jeszcze inna możliwość, o której też nie wspominałem. Znaczy, wspominałem już kiedyś w filmikach, słuchajcie, to jest małżeństwo z Filipinką. Jeżeli interesuje was taki pomysł, to słuchajcie, to dostaniecie linka na stronie. W opisie tego filmiku będziecie mieli linka, gdzie możecie wejść i normalnie wziąć ślub online z Filipinką. Ja to mówię tylko i wyłącznie w formie takiego, powiedzmy, troszeczkę żartu, no bo nie polecam tego robić komuś, kto nie zna swojej przyszłej żony. Natomiast jeżeli jesteście naprawdę już od prawie 2 lat, w separacji, ponieważ nie ma możliwości, żebyście przylecieli na Filipiny, no to taka opcja zawsze wchodzi w grę. To już tak mówię, to jest takie pół żartem, pół serio. Link macie w opisie tego filmiku. I teraz jeszcze chciałbym wyjaśnić też kolejną kwestię, bo to jest taki ciekawy temat, którego chyba nigdy nie poruszałem, a widziałem różnego rodzaju dyskusje na różnego rodzaju forach na Facebooku czy w internecie, związanego z tym, że na przykład Filipiny w tym momencie odpoczywają. Natura na Filipinach i ta cała rafa koralowa i ryby i wszystko odpoczywają przez to, że nie ma nurkowania, że nie ma turystów, że wszystko to tak naprawdę odżyje dzięki tej całej pandemii. W większym błędzie, słuchajcie, nie możecie być, bo sytuację wyjaśnię wam w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że wszystkie osoby z branży nurkowej, które pracowały w Dumaguete, w Dawin czy na innych miejscach, i tutaj mówię o całych Filipinach, bo wszędzie jest ta sama sytuacja, one są w tym momencie bezrobotne. One nie przynoszą żadnych pieniędzy do domu, ci ludzie nie mają za co kupić jedzenia, więc co ci wszyscy nurkowie w tym momencie robią, czy wszyscy freedivingowcy, wszystkie osoby, które tak naprawdę były w stanie nurkować bez butli albo z butlą? W tym momencie te osoby kusują. Czyli nawet w tych sanctuary, gdzie te rybki właśnie mogły jedynie odpocząć, oni wszędzie tam nurkują i łowią ryby. I to słuchajcie, łowią ryby to już nawet nie te duże, tylko po prostu wszystkie, jakie tylko da się złowić, żeby po prostu mieć co zjeść na kolację z całą rodziną. I to jest normalne. Ja w zeszłym roku, czy na początku tego roku, byłem nurkować na Apo Island, nagrywałem wam filmik o tym. Nie wiem, czy wtedy mówiłem o tym, ale Apo Island to jest taka bardzo malutka wysepka,
która wiąże się tylko i wyłącznie z nurkowaniem, bo tam są przepiękne ogrody koralowe naokoło wyspy i naprawdę jest bardzo dużo ryb. Oczywiście cała ta wyspa jest pod ścisłą ochroną i nie ma możliwości tam łowienia ryb, spearfishingu, czyli z kuszą nurkowania. Nie ma takiej opcji, bo to jest po prostu totalnie zabronione. I oczywiście w sezonie, jeżeli są turyści, ludzie nawet czasu na to nie mają, bo tam codziennie łódki przypływają, codziennie coś się dzieje, turyści, sprzedaje się koszulki, nurkuje się z nimi. Jest po prostu zajęcie cały czas. I oczywiście rafa jest pod ścisłą kontrolą i nikt tam nie kusuje. Teraz w tym momencie, jeżeli tam nie ma w ogóle łódek, co wy myślicie, że ci biedni ludzie z Apple Island robią? Oczywiście, że polują na ryby, bo nie mają innego wyjścia. I to też nam powiedział jeden z nurków, który akurat tam mieszka na Apple Island, lokalny, że no dobra, no zapytałem się go, czy ta rafa dalej jest pod ochroną. On się tak po prostu zaśmiał, mówi, no a jakie mamy inne wyjście? Ja mówię, no tak, no i słuchajcie, zgodzę się z nimi, oni innego wyjścia nie mają. Nikt z nich nie pójdzie do innej pracy, bo tej pracy innej też nie ma. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo zła. I nie myślcie, że jak Filipiny się otworzą, przyjedziecie i będzie więcej tych ryb, będzie więcej koralowców, bo to się akurat za bardzo nie zmieni. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmiki do końca. Dziękuję za wasze komentarze. Zawsze czekam na nie i odpisuję w zasadzie na wszystkie komentarze, bo chcę, żebyście widzieli, że je czytam, a czytam naprawdę wszystkie komentarze. Dziękuję za wasze wsparcie na Patronite. To dzięki wam się ten kanał rozwija. Dziękuję za wirtualną kawę, którą mi możecie postawić. Link tak samo w opisie. No i dziękuję za to, że podobał wam się ten kanał. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!